Witam Państwa serdecznie, dziękuję za tak liczną obecność na moim otwartym spotkaniu z mieszkańcami, połączonym z briefingiem prasowym. Drodzy Państwo, chciałem przywitać serdecznie całą grupę wspierającą moją kandydaturę do sejmiku województwa lubelskiego. Chciałem też pozdrowić pana wojewodę Krzysztofa Komorskiego, pana prezydenta Michała Litwiniuka, szerokie grono parlamentarzystów na czele z panią Martą Wcisło i z panią Małgorzatą Gromadzką i Krzysztofem Grabczukiem, którzy też popierają moją kandydaturę do sejmiku województwa lubelskiego. Jak przypomnę państwu, startuje z drugiego miejsca lista numer 5, lista oczywiście Koalicji Obywatelskiej. Podczas dzisiejszego briefingu chciałbym poruszyć trzy kwestie. Pierwsza rzecz, no dosyć przykra, bo wiadomo, że mamy pluralizm i każdy chce walczyć o głosy. Jednakże nie zgadzam się na niszczenie materiałów wyborczych i chciałem w tym momencie zaapelować do wszystkich przeciwników politycznych o to, byśmy się szanowali. Szanowali swoje materiały wyborcze, nie niszczyli ich i żeby po prostu każdy mógł sobie patrzeć na banery z wszystkich komitetów. I chciałem Państwa poinformować, że w dniu wczorajszym złożyłem zawiadomienie na policję w związku z tym, że zostało zniszczone no w zasadzie prawie kilkadziesiąt moich banerów, ale złożyłem zawiadomienie na 18 w dniu wczorajszym, między innymi na terenie gminy Janów Podlaski, na terenie miasta Biała Podlaska oraz na terenie gminy Rososz. I tu chciałbym zaprezentować właśnie, o tak to wygląda między innymi, ale też bardzo dużo banerów zostało podcięte w taki sposób, że nie nadawały się w ogóle do użytku. No, wolimy, żeby te banery po prostu wyglądały tak, jak były w rzeczywistości. Do końca kampanii zostało dosłownie kilka dni. Przed nami też święta wielkanocne, także mam nadzieję, że takie incydenty się już nie będą powtarzały, a policja po prostu złapie osoby, które to robiły i w odpowiedni sposób zostaną później ukarani. Druga kwestia, którą chciałbym z Państwem poruszyć, to jest moja funkcja w Radzie Społecznej Pogotowia Ratunkowego w Białej Podlaskiej. Chciałbym się podzielić z Państwem refleksją. Od 12 stycznia, kiedy to właśnie zostałem powołany do Rady Społecznej Szpitala jako przedstawiciel wojewody Krzysztofa Komorskiego, otrzymywałem od Państwa bardzo dużo różnych informacji, pytań, a wręcz skarg i wniosków, że działalność pogotowia ratunkowego jest zła, są uchybienia. Poprosiłem pana dyrektora Dzikiewicza 12 marca 2023 roku, żeby odpowiedział mi na następujące pytania, które teraz Państwu przeczytam. Wniosek o udzielenie informacji publicznej na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie następujących informacji. Proszę o podanie liczby osób aktualnie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz innych umów cywilnoprawnych. Punkt drugi. Proszę o podanie stanu zatrudnienia w poszczególnych latach 2019-2023 oraz na koniec lutego 2024 roku. Punkt trzeci. Proszę o informację, czy w Państwa jednostce są osoby wykonujące pracę w systemie pracy zdalnej. Jeżeli tak, to ile i od jakiego czasu pracują w takim systemie? Punkt czwarty. Czy są podpisane umowy na sponsoring? Jeżeli tak, to z jakim podmiotem i na jaką kwotę? Jakie zostały poniesione wydatki na reklamy, gadżety, ulotki w roku 2023 oraz 2024 z podaniem ilości sztuk? Jakiego rzędu zostały poniesione wydatki na wynajęcie billboardów i tablic reklamowych na terenie miasta Biała Podlaska w 2023 roku oraz 2024 roku oraz jaka jest ich liczba? Proszę o podanie daty pierwszego spotkania Rady Społecznej Pogotowia. Jednocześnie przypominam, że nowy skład Rady Społecznej Pogotowia został przyjęty uchwałą numer Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 18 stycznia 2024 roku. Zanim odniosę się do tych pytań, to zechciałbym Państwu przeczytać odpowiedź, jaką dostałem w dniu wczorajszym od pana dyrektora.
Powiadomienie o terminie załatwienia wniosku o dostępie informacji publicznej. Dyrektor stacji pogotowia ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Białej Podlaskiej, działając na podstawie, i tu jest podana podstawa prawna, informuje, że... I są przytoczone po prostu pytania, te, które wcześniej Państwu przeczytałem. I na końcu pisma jest sentencja, że nie będzie udzielona taka odpowiedź, nie może być udostępniona w terminie, o którym mówi artykuł 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, a powodem opóźnienia jest szeroki zakres żądanych informacji objętych wnioskiem skutkujący koniecznością poświęcenia znacznego nakładu pracy w celu opracowania żądanych informacji przez pracowników stacji pogotowia. Brak możliwości udzielenia informacji publicznej w terminie określonym w 13 ustępie paragraf 1 ustawy spowodowany jest również faktem aktualnego zaangażowania pracowników przy prowadzonym badaniu bilansu w specjalistycznym pogotowiu w Białej Podlaskiej. W związku z powyższym zawiadamiam, że termin udostępnienia informacji publicznej zgodnie z wnioskiem zostaje przedłużony do dnia, uwaga, 11 maja. Chciałbym też zaapelować tutaj do Państwa dziennikarzy, że no jesteście czwartą władzą, również można o takie pytania zadać, takie pytania można zadać dla dyrekcji. Według mnie to jest jest to skandaliczne, że w taki sposób się traktuje zarówno przedstawicieli mieszkańców, tak, no ale i samych obywateli naszego miasta, obywateli regionu, którzy tutaj zwracają się z prostymi pytaniami, zwrócili się do mnie, a ja w ich imieniu wystosowałem to pismo. Jest to naprawdę, Państwo, wyraz arogancji władzy. I chcę też tutaj podkreślić, że już media pisały o takim skandalicznym zachowaniu, jak promowaniu się za publiczne pieniądze przez kandydatów Prawa i Sprawiedliwości. Między innymi przez pana dyrektora Igora Dzikiewicza, a także przewodniczącego Rady Społecznej Szpitala, pana Dariusza Litwiniuka, którzy to między innymi drukowali wspólne ulotki, na których się podpisywali i były rozdawane już w trakcie kampanii wyborczej. Występowali wspólnie na materiałach promocyjnych, podpisując się imieniem i nazwiskiem. Pisała o tym między innymi redakcja portalu Jawny Lublin. Stąd też miałem pytania od pracowników i osób związanych z pogotowiem ratunkowym Białej Podlaskiej, żebym po prostu zapytał. No, niestety nie dostaliśmy odpowiedzi. Śmiem twierdzić, że być może są po prostu jakieś nieprawidłowości albo rzeczy, o których pan Igor Dzikiewicz z panem przewodniczącym Rady Społecznej Szpitala Dariuszem Litwiniukiem nie chcą mówić albo chcą mówić w wygodnych dla nich terminie. Przypomnę, że 14 dni mieli, żeby przygotować daną odpowiedź, nie zostało to zrobione, dlatego apeluję raz jeszcze do Państwa, aby po prostu zapytać o to dyrekcję szpitala. Ciekaw jestem, czy zdążą odpowiedzieć w jakikolwiek sposób przed wyborami, bo po prostu jest to wszystko robione pod kampanię wyborczą. Przypomnę tylko, że władza PiS zamiast wydawać pieniądze na onkologię, wolała przeznaczać na tubę propagandową, czyli TVP Info i wszystkie te programy propagandowe. No, a tutaj rzucam pytanie, tak, no, czy jest tak samo, że zamiast wydawać na wyposażenie karetek, na dodatkowe rzeczy, które będą służyć pogotowiu ratunkowego, pieniądze podatników są wydawane na promocję kandydatów Prawa i Sprawiedliwości. I kolejna rzecz, drodzy Państwo. Tak jak już niektórzy zdążyli się przyzwyczaić, zamiast kiełbasy wyborcze od wielu wyborów rozdaje sosny od Wojtka Sosnowskiego. Tak też jest podobnie. Pod tą sosenką też kryje się dużo ciekawych rzeczy, tak? Między innymi w trakcie tej kadencji wspólnie z panem prezydentem Michałem Litwiniukiem dbamy i dbaliśmy o przestrzeń naszą zieloną miejską. Powstały bardzo duże ilości terenów zielonych, chociażby piękna Aleja Dębowa wzdłuż ulicy Lubelskiej, albo dużo różnych innych przykładów. Zechcę też powiedzieć, że w zasadzie przez te wszystkie swoje kampanie rozdałem już ponad 1000 sadzonek. Spotykając się z mieszkańcami czy chodząc po osiedlach, niektórzy mnie wręcz zapraszają na swoje podwórka, bo pokazują, że ta
sosna rozdana te 5 czy 10 lat temu już ma metr albo i więcej, więc gdzieś ta sosna się przyjęła i mam nadzieję, że taki ekologiczny gadżet będzie też zachęcał Państwa do dbania o przyrodę, do dbania o nasze środowisko i o budowanie po prostu lepszej przyszłości. I o to chcę też walczyć w Sejmiku Województwa Lubelskiego, będąc radnym Sejmiku. Uważam, że nasze miasto, jak i nasz region zasługuje na wyraźny głos, na dobre lobby, żeby część pieniędzy z województwa, z samorządu województwa lubelskiego trafiało właśnie tutaj, do Białej Podlaskiej, do Parczewa, Łukowa, Radzynia i do naszego powiatu bielskiego, żebyśmy mogli rozwijać północną część Lubelszczyzny. Dziękuję Państwu pięknie i czy mam ewentualnie pytania? Wojtek, ja jeszcze dwa zadam. Tak, to jeszcze proszę bardzo, pan prezydent Maciej Buczyński. Szanowni Państwo, chciałem swoje wystąpienie do trzy razy wiem zdefiniować. Wiem, jak to jest, gdy się otrzymuje wsparcie podczas prowadzenia kampanii. Sam osobiście tego doświadczyłem, dlatego Wojtku, jesteśmy tutaj z Tobą tak liczną grupą, bo wiemy, jakie cechy charakteru, jakie kompetencje, pomimo względnie młodego wieku, posiadasz i wiemy, że najlepiej będziesz reprezentował Białopodlaską i północną Lubelszczyznę, czyli cały powiat w zasadzie w Sejmiku. A to jest bardzo ważne, bo tam są pieniądze europejskie, tam są decyzje na temat dofinansowania, na temat tego, w jaki sposób może się rozwijać północna Lubelszczyzna. Ale też wiem, co to znaczy doświadczyć nieuczciwej kampanii wyborczej, bo też osobiście doświadczałem pocięcia banerów. Wojciech, jesteśmy z Tobą. Pomimo nieuczciwej kampanii z drugiej strony wiemy, że z sukcesem będziesz nas reprezentował w Sejmiku Województwa Lubelskiego. Dziękuję bardzo, Maciej. Dzięki. Dziękuję pięknie za tak miłe, niespodziewane słowa i dziękuję za obecność Państwa wszystkich. Drodzy Państwo, proszę częstować się drzewkami, zaraz też je osobiście Państwu rozdam. Chyba, że mam jeszcze ewentualnie jakieś pytania. Dziękuję pięknie i chciałem jeszcze na koniec życzyć Państwu wszystkiego dobrego, zdrowych, spokojnych, rodzinnych świąt, spędzonych w takiej po prostu spokojnej atmosferze. Wybory się skończą, a my dalej będziemy chodzić piękni i uśmiechnięci po naszym mieście i naszym regionie. Wszystkiego dobrego.